Witam wszystkich. Na początek informacja, jest to prezentacja w wersji 360, więc można poruszać obrazem, aby zobaczyć wszystko to, co dzieje się wokół. Dziś jesteśmy w Białymstoku, konkretnie w dzielnicy Nowe Miasto przy ulicy Dibuła. Budynek, w którym się znajdujemy, oddany do użytku został w latach 90. wybudowany z cegły, obecnie jest po termomodernizacji. Zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową Elemencik, czynsz bo około 470 zł. Budynek jest czteropiętrowy, a my jesteśmy na drugim piętrze. Powierzchnia mieszkania to dokładnie 50 i 78 m2. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza. Pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. Wspomniany już pokój dzienny. Po lewej mamy część wypoczynkową, w rogu miejsce na telewizor, stół jadalny, jadalniany, a na wprost część biurowa. Z pokoju mamy wejście na balkon. Widok z balkonu jest na parking, zieleń, sklepy, przedszkole. Pokój dzienny ma funkcję wejścia do kuchni, jak również wejścia do tejże kuchni z korytarza. Kuchnia w kompletnej zabudowie, która zawiera lodówkę, zamrażarkę, zlew, piekarnik, kuchenkę gazową, okap i szafki, które pomieszczą wszystko to, co każdy ma czy potrzebuje. Wychodząc z kuchni, jesteśmy na korytarzu, a z niego wchodzimy do łazienki. Łazienka jest połączona z WC, która ma wannę z funkcją prysznica, duża umywalka, miejsce na pralkę i szafeczki. W korytarzu również pojemna szafa, a dalej pokój sypialny. Z ramą łóżka wystarczy wstawić materac i sobie spędzać miło czas. Tak samo w sypialni jest pojemna zabudowa na wymiar, a z tejże sypialni widok mamy na część wewnętrzną budynku, parking. To, co widać, czyli meble, zabudowy, sprzęt AGD, wszystko zostaje. Mieszkanie ma klimatyzację, więc w te gorące polskie dni czy wieczory można sobie umilić chwilę poprzez schłodzenie się klimatyzacją. Cena mieszkania podana jest w linku pod filmem, jak również zdjęcia i dokładny opis. Ja zapraszam na prezentację na żywo. Do zobaczenia. Cześć.